jest do dziurek. Piec łóża. Grażyna! Co? No chodź do filmu! Nie! Jakie kurwa nie? Anna do pokoju sprzątać! Siemaneczko! Rozpalamy dzisiaj, testujemy, znaczy się jeszcze ze śmiechu nie mogę, wy też pewnie, kurwa. Głuk! A, nie paliłem głukiem jeszcze w tym kociołku, nie? Sprawdzimy jak się jara. Ale najpierw trzeba go gdzieś tu znaleźć. Co tutaj mamy? To będzie chyba klon. Albo jesion. To, nie? O, jest, tu będzie głuk. Zaraz zobaczymy jak się rąbie. No dobra, mistrzowie. I kobiety też oglądają? Ja tu wybieram teraz co nieco do rozpałki. Jak rozpalać to długiem, nie? Tylko jest jeden problem. Kurde. Zgubiłem siekierę dużą. Ale to już mówiłem w poprzednim odcinku. I teraz muszę łąpać taką Magnusa czy coś. Ciekawe, suchy. Nie, inaczej. Całe lato stało w workach tych. O kurde. Na dworze w pełnym słońcu powinno być wyschnięte. Jest. Raczej sykać nie będzie, także muszę nałupać trochę na rozpałkę. Rozpalamy też samym gługiem, więc zobaczymy jak będzie trzymał piecur. To jest jeden z lepszych, nie? Z tego co ja wiem, kalorycznościowo, nie? A wy paliliście gługiem? To piszcie. Na pewno paliliście. Dobra, przyspieszam na łupie tutaj. Wiecie co, nie wyobrażam sobie, jakbym tego gługu na wiosnę nie pociął na takie kawałki, że wejdą do pieca. I ja, przepraszam, do kotła, czyli piecokotła. Ale pięknie, zobaczcie jak się wypala węgiel z Kazachstanu. Też zrobię test o nim jeszcze, ale na razie z drewnem powalczymy. No, czyli tak, tu wybieramy. Pyku, pyku. Ładujemy głogu. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, ale to na pewno będzie głóg. Ile się da. Patrzcie. Jak ja bym tego nie pociął wcześniej. Ja pierdzielę, co tu by się działo. Nie wiem, jakim to rąbał. Teraz tak, na kotle jest 14 stopni, dzisiaj deszcz pada, jest chyba z 10 stopni na dworze. Zaraz wam powiem. 7 obecnie, bo jest godzina 10. Rozpalamy od góry oczywiście, nieważne czym palę, zawsze rozpalać od góry. Kiedyś paliłem od dołu, jak wszyscy, ale wiem, że oszczędzi się na opale. I nie bądź uporty, kurwa, jak baran, jeden z drugim, tylko też spróbuj rozpalać od góry, jeśli masz piec górnego spalania. Bo zawsze od góry spala się od góry, tak? Trochę dłużej może to zajmuje, ale schodzi powolutku na dół. Nie dymicie tak, nie trujemy się w piździe, co rozumiecie? No. Dobra, przyspieszam, zmontuję ten kawałek, bo ja tak filmy, wiecie, kręcę pół dnia. I po trochu montuję i dogrywam. Jak jest godzina, no, 10:10 gdzieś tak jest. No zaraz, zasad, tu jest spoko. Jest cuk. Tak więc odpalimy się, jak się trochę rozgrzeje. Tu zawsze otwieram przy rozpalaniu trochę, jak od góry się ciśnie. No i tu jeszcze się da tlenu. Komin otwarty, 13 chyba stopni gdzieś będzie. 10, niecałe 20. Komin to wszystko pootwierane i zobaczcie. Nie syczy nic, czyli będzie taki rzetelniutki teścik, myślę. No, fajnie. Przyjdę za jakieś pół godzinki. Po 11 godzinie, prawie 15, 36 stopni. O, patrzcie, jak się pięknie rozpaliło dopiero. Teraz można byłoby troszkę stłumić, bo więcej idzie w komin. A teraz tak, stalewiek, a jak dołożysz potem, żeby nie paliło się... Znaczy, że od góry, że nie ma jak dokładać, jak się od góry rozpala. Przesuwacie cały ten żar potem, jak już się prawie... No nie aż wygasza. Na jeden bok, do przodu czy do tyłu i dosypujecie na nowo, nie? Coś w tym stylu. Jak węgla zarzucę, to na cały dzień mi wystarcza. No.
12.30, patrzcie, 53 stopnie po drugim dołożeniu. Także tutaj to jednak prawda, że to jest najtwardsze drewno w Polsce z głogu, tak? Czy głóg, mi się myli. Tylko jeszcze nie wiem, jaka to odmiana, bo tam są chyba dwie jakieś odmiany, kurde. Nie wiadomo, o co chodzi. Godzina 13. 50 prawie 5 stopni, ale ja nie buzuję nie wiadomo jak, jest zamknięte, nie? Robię takie testy. Zobaczcie, jeszcze się tam ładnie tli, a teraz zrobimy tak. Przesunę to co nieco, nie? Wiadomo, że tam i tak się dowali na drewno po lewej, tak do siebie jak dociągam też się... No do, rozumicie, będzie leżało też na tym, ale odkręcę dół. Szybko dokładamy do pełna. Dobra jest, to i tak suche drewno, to nawet dymu z komina nie będzie. I damy mu w piździorza i zobaczymy. O tak odkręcimy, tak. O, ile się wykręci na głogu. Godzinka 13.46, 21 stopni w szklarni. No to elegancko jest. I teraz zobaczymy, co nam się dzieje po tym otwarciu. 63 stopnie, tylko że zamknąłem w poprzek. Uwierzcie, że to wystarczy. Nie trzeba dawać na przelot, bo co ja by ten komin grzał? Stary model piecurza, ale widzicie, elegancko się pali, także moim zdaniem no głóg to jest numer jeden na obecny, te jesiony pierdoty dużo rzeczy paliłem. Mam jeszcze inne tu opały, także będziemy testować. 25 stopni tu pokazuję w tym miejscu, jak mam termometr, nie? Patrzcie, kurde, prawie, no 25 prawie, cieplutko. Ja ogólnie nie wypalam tego, że z drewnem, znaczy drewno cały czas. Robię to po prostu na test, wam pokazać, jak to się jara, nie? A to będzie tak, że wrzucę drewna na spód, na górę węgla z 4 łopatki i rozpalam od góry i się ładnie potem wypala. No, a i na rozpałkę część, nie? Także do następnego. Trzymajta się, kurde. Zamykamy. A zobaczymy jeszcze tu. O, wszystko przez do dziurki. Przez dziurkę dawno nie zaglądali. Ja lubię zaglądać do dziurek. O, bardzo się wyprawia tutaj. Jara się! Dobra, na razie.